Proszę Państwa, witam w kolejnym cykielu pytań i odpowiedzi. Pan Kalisz pisze tak. Szanowny Panie Stanisławie, chciałbym zapytać, jaki jest Pana stosunek do Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X? Czy uważa Pan, że ich założyciel, arcybiskup Marcel Lefebvre, postąpił słusznie, rezygnując z posłuszeństwa wobec papieża po Soborze Watykańskim II? Czy jest to postawa moralnie słuszna? Czy pan jako katolik poszedłby na mszę do bractwa? Czy uważa pan, że tak zwana nowa msza jest niegodna i że nie należy brać w niej udziału? No ja zwracam uwagę, bo mój stosunek do Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa jest pozytywny. Jestem zaciekawiony i zainteresowany działalnością tego bractwa. Z tego, co słyszałem, to w odróżnieniu od innych, znaczy od Kościoła katolickiego w innych krajach, to akurat bractwo nie ma kłopotu z rekrutacją kandydatów do swoich seminariów. Więc to ciekawe, bo tam, przypomnę dla tych z Państwa, którzy się mniej orientują, że Bractwo Świętego Piusa X kładzie bardzo silny nacisk na tradycję. No i w związku z tym ma pewne zastrzeżenia co do decyzji, jakie zapadły na drugim Soborze Watykańskim. Właśnie nie tyle do decyzji, bo to ciekawe. Ja kiedyś czytałem taką książkę o drugim Soborze Watykańskim. No i tam podczas lektury zrozumiałem, na czym polegał tak zwany duch soboru. Otóż na Soborze Watykańskim II zawiązała się taka konspiracja. Coś w rodzaju konspiracji biskupów postępowych, którzy tam uzgadniali swoje stanowisko. No to nie było nic złego, bo taka grupa symetryczna powstała również po stronie biskupów konserwatywnych, więc to właściwie było normalne. Coraz bardziej ta grupa postępowa nabierała cech właśnie konspiracji. No ale to nie spowodowało jakichś takich bardzo daleko idących następstw. I na przykład to, na czym Bractwu Kapłańskiemu chyba szczególnie zależy, a przynajmniej takie ja mam wrażenie, mianowicie liturgia. No to na przykład konstytucje soborowe dopuszczają wprawdzie języki narodowe w liturgii, ale wyjątkowo, na zasadzie wyjątku, bo zasada jest taka, że wszystkie celebracje mają się odbywać po łacinie i nawet tam, gdzie języki narodowe w liturgii są dopuszczone, to wierni powinni się uczyć modlitw w języku łacińskim i śpiewów w języku łacińskim. Tymczasem po duch soboru, właśnie już nie sobór, tylko duch soboru, bo ta konspiracja postępowa przetrwała również po soborze. I to ona jest tym duchem soboru. Duch soboru sprawił, że tamten wyjątek stał się zasadą. No i rezultat jest taki, że właściwie msza w rycie trydenckim przez pewien czas była w ogóle niedopuszczalna, co moim zdaniem słusznie wywoływało sprzeciw wielu katolików. No jak to może być tak, że przez kilkaset lat to była, że tak powiem, pupilla, źrenica oka Kościoła katolickiego, msza, tak zwana msza wszechczasów, no a teraz to coś złego oznacza, że coś złego. Jeśli chodzi o arcybiskupa Marcela Lefebvre, to on nie tyle może zrezygnował z posłuszeństwa papieżowi, bo zwracam uwagę na to, że podczas mszy odprawianych przez księży z Bractwa Świętego Piusa X papież jest wymieniany, papież Franciszek, biskup miejsca jest wymieniany, więc nie tyle z posłuszeństwa zrezygnował, co na własną rękę
konsekrował biskupów, co zostało uznane za bardzo, zresztą zgodnie z prawem kanonicznym, za bardzo poważne wykroczenie. No i o ile mi wiadomo, prowadzone są jakieś rokowania. Były w każdym razie jeszcze za Jana Pawła II, również za Benedykta XVI, który mszę trydencką prawie że przywrócił do łask, co prawda niejako, ale w każdym razie można było ją odprawiać. W tej chwili chyba jest trochę inaczej, ale jest odprawiana i ja nawet nie tak dawno uczestniczyłem w takiej mszy właśnie u Bractwa w Suwałkach. Byłem z przyjaciółmi na mszy właśnie odprawianej według rytu trydenckiego. No i msza była odprawiana w kościele parafialnym katolickim, który został Bractwu na tę okoliczność udostępniony. Więc na tej podstawie uważam, że stosunki między Kościołem katolickim a Bractwem no jakieś tam istnieją. No i w związku z tym bardzo możliwe, że wkrótce dojdzie do jakiejś, dojdzie do jakiejś normalizacji. Ja muszę powiedzieć, że kiedy byłem ministrantem, to jeszcze nie było Soboru Watykańskiego i jeszcze msza trydencka była odprawiana i ja ministrantury uczyłem się po łacinie, zresztą do dzisiaj tam pamiętam, może nie wszystko, ale sporo pamiętam. No i w związku z tym miało to pewną zaletę, muszę powiedzieć, bo kiedy w kościele katolickim, w liturgii kościoła katolickiego obowiązywał język łaciński, no to katolik gdziekolwiek by nie był, to wszędzie był u siebie, bo wszędzie było tak samo. Teraz już tak nie jest. Jak byłem na przykład w Hiszpanii, no to owszem, msza tego według tego rytu posoborowego, ale już modlitwy po hiszpańsku. W związku z tym, gdyby to było po łacinie, to bym wszystko rozumiał. Jeszcze jedną zaletę miała ta liturgia łacińska. Otóż nawet w najbardziej zapadłej, najmniejszej wiejskiej parafii ci katolicy, ci parafianie, którzy na przykład śpiewali w chórze, czy tam jakoś bardziej uczestniczyli w życiu parafii, to przynajmniej musieli liznąć trochę łaciny. Bo musieli rozumieć, co śpiewają, nauczyć się tych śpiewów, potem no, rozumieć, co śpiewają. Ja bym w każdym razie chciał rozumieć, co śpiewam, czy co mówię. W związku z tym, dzięki temu upowszechniał się język łaciński na tyle, na ile to było potrzebne z punktu widzenia liturgii, a przy okazji również zainteresowanie kulturą antyczną, którą uważam za, znaczy znajomość przynajmniej pewnych fundamentów kultury antycznej jest bardzo cenna z punktu widzenia podtrzymywania tożsamości Europy. Czy uważa pan, że tak zwana nowa msza jest niegodna i nie należy brać w niej udziału? Rozumiem, że o która ta nowa msza, to znaczy posoborowa? Nie, nie uważam. No, jeszcze by tego brakowało, żebym był bardziej papieski jak papież. W sprawach wiary i moralności to uznaje autorytet papieża. Bardzo możliwe, że papież w pewnych sprawach może się mylić, no ale to nie ja jestem instancją, która by te jego postępowanie pod tym względem oceniała.